W 1942 roku, w maju, taktykę mieszkańcy tych okolicznych miasteczek i wiosek powiązania żydowskiego mieli taką, żeby rodziny po prostu rozłączyć, czyli żeby przeżyć okupację, żeby ktoś z rodziny przeżył, z rodu. Czyli rozłączali się. Czyli przykładowo rodzice gdzieś próbowali się ukryć u kogoś innego, dziadkowie jeszcze u kogoś innego, ktoś tam został w getcie, ktoś wykupił się z getta, uciekł, a dzieci też ukrywano, jak dało się, u kogoś innego. I taką taktykę tutaj również przyjęli nasi Żydzi zręccy. Więc w maju 1942 roku rodzina Ignacego Lipniera, czyli on, w wieku 42 lat wtedy, żona Chaja Lipnier 40 lat, córka Estera Lipnier 20 lat i najmłodsza Sonia Lipnier 10 lat. Z początku przez 2, może 3 tygodnie ukrywali się na ulicy Przylaski nad strumykiem Sośnik. Była wykopana nad urwistym brzegiem ziemianka, zamaskowana i tam ktoś im donosił jedzenie. Tego mi się nie udało dowiedzieć. Być może miejscowi mieszkańcy, tam najbliższy dom to był Józefa Trybusa, który na swojej posiadłości wybudował kapliczkę, którą myśmy kilka lat temu remontowali. Być może, że to państwo Trybusowie. Nie wiadomo z jakich przyczyn stamtąd ta rodzina Lipnierów opuściła kryjówkę i zaczęli ukrywać się w kilku miejscach na terenie Zręcina. Więc prawdopodobnie pierwsze u państwa Marii i Józefa Trybusów na ulicy Szkolnej. I tutaj potomkowie tej rodziny są. Bardzo się cieszę, tu z nami. Tam przez jakiś okres ukrywali się. No, trzeba było zmieniać kryjówkę, bo cały czas niemiecka machina od szpicli, od donosicieli, feuchtdeutschów, policji granatowej donosiła, szukała, wyszukiwała, bo tych Żydów na listach im brakowało. No, nie zgadzało się im stan osobowy. Trzeba było ich znaleźć, bo jeśli w getcie nie ma, nie zostali rozstrzelani, wywiezieni do Auschwitz-Birkenau, no to gdzieś tu muszą być. Więc po jakimś czasie, po kilku tygodniach, trzeba było zmieniać miejsce pobytu i szukać nowe schronienie. Następni zbawicielami to była rodzina Skalskich, to jest na skrzyżowaniu ulicy Przylaski i ulicy Żegleckiej. Ignacy i Józefa Skalscy. Później pewnie kolejna kryjówka to była Helena i Władysław Skóra. To jest też ulica Szkolna, koło Kładki. Ale to było, mówię, to było po kilka tygodni. Coś niedobrego się działo, że jednak szukano tych Żydów. I wreszcie ci Żydzi kręcili się tutaj na naszym cmentarzu za kaplicami, za kaplicą rodu Klobasów. Jeden z Żydów, prawdopodobnie Ignacy Lipnier, noc spędził u państwa Czajkowskich w stodole. I z domowników ktoś szedł do stodoły, zobaczył, że jest tam znajomy Żyd. Wszyscy się znali. No, miejscowość około 1000 mieszkańców, trzy tylko rodziny żydowskie, każdy ich znał. Po rozmowie stwierdzili, żeby przyprowadził całą rodzinę i na jakiś czas ich ukryją w stodole. No, a te kilka tygodni minęło. Doszli wspólnie do wniosku, że trzeba ratować rodzinę i oni już nie mają gdzie iść. Pewnie mi się wydaje, że u tych znajomych wszystkich, których wymieniłem, oni już byli. No, ci pewnie najlepiej się z nimi zachodzili, znali się, może jakieś prowadzili jakieś tam spotkania, życie trochę towarzyskie. I więcej tak jakby mi się wydaje, że tak z mojej tutaj takiej wiedzy, jaką posiadam, że pewnie no, to była ostatnia taka rodzina, która na jakąś dłuższy okres mogła ich ukryć i nie bała się.
I gospodarz domu, Szymon Czajkowski, zdecydował, żeby kupić drzewo w lesie Kobylany, przywieźć, na tartak obrobić belę drzewa, wybudować przepieszkę około metra od ściany, gdzie stały w stajni zwierzęta, czyli koń, krowa, cieleś, chlewak ze świniami. Około metra wybudować drugą przepieszkę. Łączenia szczeliny zakryć gliną, pobielić wapnem i wszystkie zwierzęta przebić, powiązać ich do tej przepieszki wybudowanej, a wejście będzie w chlewiku pomiędzy świniakami i tam zorganizowano takie prowizoryczne prycza, 3 poziomowe łóżka, żeby się zmieściło 9 osób. No, szerokość tej stajenki no to nie była szersza jak tutaj, co wyobraźcie Państwo, dorośli ludzie, trzy pięterka i w takiej ciasnocie przyszło im tam żyć. No, niesamowita odwaga, determinacja i poświęcenie tych wszystkich, których wymieniłem. Tych, którzy ukrywali nawet jeden dzień, nawet sekundę. Bo jedyny kraj w Europie to była Generalna Gubernia Polska, gdzie za pomoc Żydom, za podanie szklanki wody była kara śmierci. Za ukrywanie cała rodzina ponosiła odpowiedzialność i gospodarstwo przeważnie było palone. Oficerowie, którzy byli wyspecjalizowani w poszukiwania tych brakujących Żydów w miejscowościach, w miasteczkach, byli to ludzie wykształceni, bo mieć szlify oficerskie i być rezerwistą, czy jakimś lekarzem, nauczycielem i w czasie wojny służyć w armii, no to byli ludzie wykształceni. Często tak wchodzili do takich domów, gdzie byli poinformowani przez informatorów, że tam się ukrywają gdzieś Żydzi, albo mają coś wspólnego z pomocą Żydów, to mówili, że no to wy, katolicy, ukrywacie Żydów, a oni wam Chrystusa ukrzyżowali. Tak podchodzili. Podchodzili różnymi sposobami, metodami. Wmawiali, jak to się mówi, na żywca, że wy tu ukrywacie. Determinacja tych ludzi była niesamowita, bo z tego, co rozmawiałem z rodziną Czajkowskich, to przynajmniej od 1943 do 1944 szczegółowa rewizja zabudowania gospodarczych państwa Czajkowskich była 3 razy. A rewizja wyglądała to w ten sposób. Jedno mi utkwiło w pamięci z opowiadań, że 14-letni wnuk Szymona Czajkowskiego, czyli Walerian, jadąc do szkoły rowerem, minął most, patrzy, coś słychać, jakiś warkot silników. Niemcy. Nawrócił i szybko do domu. Miał na zadanie, ten młody chłopak, każdego dnia przed szkołą, wisiała na gwoździu kawiorka na futrynie z naftą i chlapał zabudowania stodowej stajni, aby niemieckie psy nie poczuły tropu. To było jego zadanie, ale wtedy widząc, że Niemcy jadą do wsi, tyle co na podwórku wjechał rowerem, wskoczył do domu, że Niemcy. No nie wiedział, gdzie oni jadą. Może jechali do Chorkówki, może w kierunku Żarnowca, czy Bubki, ale już takie nastawienie było i ten chłopak już wiedział, był wtajemniczony, bo w początkowej fazie przez kilka miesięcy o kryjówce nie wiedziały wnuki. Tylko gospodarze, syn i synowa. Opowiem, jak te rewizje wyglądały. Gdy przyjechali Niemcy, no to przyjeżdżali z psami, wyprowadzali domowników na zewnątrz, ustawiali ciężki karabin, ręczny karabin maszynowy, a przyprowadzali wcześniej sołtysa i policja granatowa z Chorkówki przyjeżdżała, bo akcja była, oni byli poinformowani, że będzie przeprowadzona rewizja, bo jakimiś tam kanałami dowiedzieli się, że u państwa Czajkowskich są Żydzi. Czyli szli na pewniaka. Więc rewizja od piwnic, poprzez wszystkie pomieszczenia, poprzez strych, poprzez piwnicę wolnostojącą, stodołę, stajnie, wywalanie siana, ziemniaków, buraków,
stogi jeszcze były, takie słomy czy siana na podwórku, gdzie się nie mieściło pewnie w stodole, jest nakuwanie bagnetami. No i psy oczywiście szukały tropu. No i się udało. Raz, drugi, trzeci. Niesamowite, bo jak się nawet ogląda filmy, jakie zostały w ostatnim czasie nakręcone, rodzinę Ulmów czy rodzina Kowalskich, gdzie poniosła śmierć razem z ukrywanymi Żydami w płomieniach swoich zabudowań, domostw, tutaj mogło być to samo. Niesamowita determinacja, odwaga, poświęcenie, tam nie można było mrugnąć okiem, że tak powiem, bo już to zdradzało, że coś jest nie tak, coś ukrywają i coś tu jednak jest nie w porządku w tym gospodarstwie. No trzy razy taka szczegółowa rewizja. Skąd te powroty, bo tak zastanawiam się, no dobrze, byli raz, no i minęło tam jakiś czas i następny raz, i następny raz, czyli gdzieś te sygnały dochodziły do nich, że jednak no, brakuje im tej rodziny, Gdzieś ta rodzina przebywa. Bo tutaj do tych czterech osób, które wymieniłem, dołączyli Żydzi z Dukli, czyli pani Hai Lipnier, która miała wtedy 40 lat, dołączył jeszcze Haskell Morgenstein z Dukli, lat 37, to był jej brat, Józef Brajtowicz, lat 40, to był kuzyn, i trzech kuzynów, bracia. Rubin Bergman, 25 lat, Max Bergman, 28 lat i Roman Bergman, 22 lata. To oni byli wszyscy spokrewnieni. Tylko tamci byli Żydzi dukielscy. Ci byli nasi ze Zręcina. I ten skład przetrwał od maja, czerwca, bo ci doszli w czerwcu 42 do 8 września 1944. Była sytuacja ciężka. Dlaczego? Okupacja. Państwo czajkowscy mieli gospodarstwo, ale każdy gospodarz musiał oddawać kontyngenty na III Rzeszę. Dostawał takie pokwitowania. To są oryginalne pokwitowania kogoś innego, ale tak to mniej więcej wyglądało. Były również kartki żywnościowe. Czyli takie kartki żywnościowe dla dzieci, dla dorosłych. Czyli był problem z wyżywieniem Żydów. No i były takie okupacyjne banknoty, generalny gubernis. W Krakowie mennica była państwowa. No ale skąd te pieniądze? No to z gospodarstwa trzeba było oddać kontyngenty, czyli tego jedzenia nie było dużo. Nie pracowali nigdzie, utrzymywali się w gospodarstwie, że takich pieniędzy nie mieli w zakładzie, czy w rafinerii jakiejś, czy w przemyśle naftowym, bo to najwięcej wtedy było największe zapotrzebowanie na armię niemiecką, która wybrała się na wschód i prowadziła wojny praktycznie w całej Europie. Więc rodzina Czajkowskich zajmowała się tym, żeby zgromadzić wyżywienie, żeby każdego dnia wyżywić swoją rodzinę i dziewięciu jeszcze ukrywających się w kryjówce. Więc jeździli do okolicznych miejscowości, do bogatych gospodarzy, którzy oddawali kontyngenty i jeszcze sprzedawali im żywność. I to zwozili do Zręcina i karmili rodzinę i dziewięcioro Żydów. Pełna była koncentracja całej rodziny. No wszystko musiało tam być ustawione, harmonogram jak w kalendarzu. Tam nie można było jakiegoś błędu popełnić. Z tego, co się orientuję, jaką mam wiedzę, to nie ufali tak do końca wszystkim w koło otaczających, bo ten towar ściągali z innych miejscowości. Po kryjomu, nocami, nawet jak pani Czajkowska szła doić krowę, to miała dwa wiaderka. W jednej niosła jedzenie Żydom, a drugie wiaderko było wcześniej tam zostawione. To wiaderko dawała Żydom z jedzeniem, a do tego drugiego doiła krowę. I takie same dwa wiaderka i szła z mlekiem. I później wymiana. I tak każdego dnia. W
Czyli to nie było tak do końca, że oni byli tak bezpieczni. Wszyscy pomagali, wszyscy wiedzieli, że są Żydzi i każdy przymrużał oko, no nic się dzieje. 3 razy była kontrol. Środki były takie tu zachowane, że nafta, chlapanie, przecież wtajemniczony ten wnuczek 14-letni. Tyle żywności trzeba było załatwić. To jest 2,5 roku. Niewyobrażalne. To nie jest miesiąc, pół roku. Że Żydzi coś mieli pieniędzy, bo mieli sklepik, oszczędności, może jakichś innych tam i byli w stanie wszystkich się wyżywić i jakieś te zyski ta rodzina czerpała. To wszystko się skończyło prawdopodobnie. Pieniądze się zmieniały, w 40 roku były inne, a w 41 już inne. Niemcy tak robili sprytnie, że to już był nieważne, to już był ważny. Czyli nawet pieniądze przedwojenne, jakie mieli, to z tego nic, to były bezwartościowe. Co rok sobie wymieniali pieniądze i te można było do kosza wyrzucić, a te już były ważne. Wszystko to samo, tylko tutaj piecząteczka. Także to sposoby Niemcy mieli na wszystkie strony. Także, że im się to udało, no to szacunek i w tej chwili można powiedzieć, że czapki z głów i my jako społeczeństwo, jako mieszkańcy z Ręcina, parafii z Ręckiej, powiatu, to tu się rzecz wydarzyła niesamowita. Że tu na naszym terenie, w naszej parafii udało się uratować 9 istnień, które po prostu zginęły prawdopodobnie albo w getcie, albo w Auschwitz-Birkenau, albo gdzieś w innych obozach, jakie były, bo był Bełżec, Sobibór, inne obozy, gdzie Żydzi polskiego pochodzenia masowo byli mordowani.